Dzień dobry. Właśnie jesteśmy po live'ie. Zrobiliśmy naszego grudniowego live'a i strasznie nas poniosło, bo gadaliśmy 90 minut. Rozważam, żeby te live'y robić codziennie. To jest dobra pobudka, dobra energia. Czuję się nabuzowana. Chcesz? Tak, no. Idziemy się ze mną? Nie. Jesteśmy w Kalifornii i to będzie nasz prawdopodobnie ostatni, mam nadzieję, ostatni film z Kalifornii i ruszamy na zimę do Arizony. Chociaż ciężko powiedzieć, że na zimę, bo jedziemy tam w sumie na 2 tygodnie i ruszamy do ciepłych krajów. Kiedy ten film wychodzi? Ty, jakoś w święta chyba. Są święta? Nie. Wesołych świąt? Dobra, w co się ubieramy? Zjedliśmy śniadanie, przygotowaliśmy się, podjechaliśmy jeszcze zatankować oraz uzupełnić wodę i będziemy ruszać dalej. Ogólnie jeśli chodzi o moją nieobecność albo bardzo niską obecność w ostatnich 2 filmach, to dlatego, że miałam bardzo ciężki tydzień psychicznie, hormonalnie. Nawet próbowałam wam coś o tym nagrać. Przez ostatnie dni czułam się jak absolutna kupa, ale ostatecznie stwierdziłam, że nie ma to sensu. W ogóle, czy ten film się kiedyś pojawi na YouTubie? Możliwe, że nie. W każdym razie, na szczęście żyjemy w takich czasach, kiedy Tomasz jest w stanie nagrać i zmontować sam filmy, także mogliście dzięki niemu oglądać, ale ja już wracam, czuję się o wiele lepiej, co zresztą pewnie po mnie widać. I ruszamy zwiedzać ostatnie miejsca w Kalifornii, zanim ruszymy do Arizony. Spaliśmy dzisiaj na stacji Flying J wśród mnóstwa innych kamperów, tirów i samochodów osobowych. I to jest stacja, na której spędziliśmy bardzo dużo czasu w 2020 roku, kiedy wszystkie campgroundy były pozamykane. My byliśmy wtedy na wschodzie kraju, tam jest zdecydowanie więcej tych stacji. Tutaj to jest pierwsza, którą spotkaliśmy od wielu, wielu miesięcy, ale jest super, bo jest tutaj zawsze miejsca dużo do zaparkowania, można spać, jest woda, jest diesel, jest wszystko, jest też przyjemna cena diesla, bo kosztuje $5.09, także tankujemy i ruszamy. Dobre squidzi. Jak mówiłam wcześniej, powoli zmierzamy do Arizony, przynajmniej na chwilę, w pogoni ze słońcem oczywiście, ale już tutaj, gdzie jesteśmy, czyli Barstow, Kalifornia, jest o wiele cieplej. Tak naprawdę średnia temperatura ostatnio to jest jakieś 18 stopni i naprawdę jest całkiem przyjemnie. Dojechaliśmy do pierwszego miejsca, które chcieliśmy bardzo odwiedzić i tak naprawdę znajdujemy się na środku pustyni Mojave przy autostradzie I-15, czyli właśnie z Barstow, tego miejsca, w którym byliśmy, do Las Vegas i przejeżdżając przez miejscowość Yermo, nie da się nie zobaczyć ogromnej liczby 64. To jest właśnie jedna z rzeźb, która znajduje się w tym miejscu, a jest to międzynarodowa galeria sztuki na otwartym powietrzu, na pustyni. Została ona założona przez Chena Weiminga. On jest właśnie autorem większości tutaj sztuk. Weiming założył ten park w 2017 roku i zaprosił wszystkich artystów do udziału w tym projekcie, aczkolwiek dopiero do niedawna pojawiły się jakieś nowe prace. Ma na celu to miejsce to, żeby uświadamiać ludzi o łamaniu praw człowieka przez komunistyczną partię Chin. I sztuka znajduje się tutaj na 14 prawie hektarach, także można dosłownie przyjechać samochodem i jeździć od rzeźby do rzeźby samochodem zamiast po prostu chodzenia. Wszystkie te rzeźby mają jakieś znaki interpretacyjne. Wiele z nich poświęconych jest ważnym wydarzeniom i postaciom, w tym masakrze na placu Tiananmen, szalonemu koniowi Lakota, protestom w Hongkongu, a nawet COVID-owi. Rzeźba, którą widzicie za mną, jest jedną z największych
Nie, jest po prostu największa i najbardziej przyciągająca wzrok. Tak jak mówiłam, widać ją z pobliskiej autostrady I-15. Ma ona symbolizować masakrę, która odbyła się na placu Tiananmen 6 kwietnia 1989 roku, stąd właśnie 6 i 4. Ta rzeźba ma również 6,4 metra wysokości i znajduje się 6400 mil od miejsca masakry, czyli od Pekinu konkretnie. Zaraz obok tej 64 mamy taką rzeźbę przedstawiającą to takie bardzo słynne, znane zdjęcie mężczyzny z zakupami, który stanął przed całą kolumną czołgów. Ten czołg, z tego co mi się wydaje, to jest zrobiony właśnie z takich różnych dziwnych rzeczy, typu pianka, pudełka, jakieś drewniane rzeczy, a tam stoi faktycznie prawdziwy jakiś taki transporter. W tym miejscu możemy zobaczyć coś bardzo ciekawego, ponieważ tutaj jest sterta gruzu po oryginalnej rzeźbie, a tutaj jej nowa wersja. To przedstawiało to samo, tylko było po prostu zrobione z zupełnie innych materiałów i podobno zostało zniszczone przez chińskich szpiegów. No i tutaj powstała nowa wersja, już taka poważniejsza, z metalowych prętów, której nie da się po prostu spalić. Przedstawia ona chińskiego dyktatora. Ma pół twarzy, pół czaszki, krew na ustach, białka koronawirusa oraz sierp i młot z boku głowy. I odnosi się to po prostu do ukrywania przez rząd chiński całej sytuacji z koronawirusem na początku. Jest to bardzo ciekawe miejsce, a to, że jest to w ogóle wszystko zorganizowane na środku pustyni, dodaje temu tylko klimatu niesamowitego. Takie dosyć surrealistyczne miejsce. Tu są jeszcze jakieś mury i takie mniejsze obrazki zawieszone na płocie takim drucianym. Mamy straszny czas, ale ruszamy dalej na kolejną miejscówkę. Nie byliśmy w wielu opuszczonych miejscach. Ostatnie, w jakim byliśmy, to Bodi, nie? Właśnie próbowałem sobie przypomnieć. Ale tak poza tym, to ja byłam w Kluczborku kiedyś, na opuszczonym szpitalu, który już jest wyremontowany. Okej. Ale tak to... Nie zdarza nam się często. Ja sobie czasami, jak jeździmy, szukam takich miejsc, ale zazwyczaj są bardziej straszne niż... Niż przyjemne. Dobrze, że jest jeszcze jasno. Przyjechaliśmy do opuszczonego parku wodnego, na środku pustyni. Jest to ciekawe miejsce, bo naprawdę jesteśmy praktycznie w środku pustyni Mojave. Jest tutaj wprawdzie duży highway, który leci między Las Vegas a Los Angeles, ale tak ogólnie w okolicy to tu prawie nie ma cywilizacji żadnej. Ten park miał kilka nazw. W tym momencie nazywa się Racahula, albo nazywał się. Na samym początku nazywał się Lake Dolores Water Park i był prywatnym kurortem. Został otwarty w latach 50. XX wieku jako właśnie takie miejsce dla jakiegoś biznesmena, który przyjeżdżał tutaj z rodziną. Później dla wszystkich został otwarty w 1962 i w latach 80. go zamknęli. W 1998 roku zebrali się za renowację tego parku. Wydali miliony dolarów, przerobili go na taki park w stylu lat 50. retro. Posadzili tutaj setki czy tysiące krzewów i drzew. Naprawdę był to ogromny projekt. No i rok później wydarzyło się coś, co zmieniło w ogóle historię tego parku, bo jeden z pracowników w nocy zjeżdżał z jeżdżalnią do basenu. Podejrzewam, że na tamtej górce była ta zjeżdżalnia. I jak się okazało, w basenie nie było wystarczającej ilości wody i został on sparaliżowany. No i oczywiście skarżył tą firmę i musieli mu wypłacić 4 miliony dolarów, ponad 4 miliony. No i to rozpoczęło koniec tego parku. W 2004 został zamknięty, później był jakiś plan odnowa, renowacji i odbudowy. Nawet został zaakceptowany ten projekt. Mieli rozpocząć pracę w 2020 roku i skończyć w 2026, ale nie wyszło to. Nie znalazłam oficjalnych informacji dlaczego, ale podejrzewam, że po prostu przez COVID-a, który zrujnował wiele planów na świecie. No i w tym momencie stoi sobie tutaj taka ruina, która jest całkowicie zniszczona, ale można przyjechać i ją odwiedzić, co my zrobiliśmy. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ale stoimy w fontannie. Tak, no widziałam, jak wchodziłam. Która chyba kiedyś była piękna, dzisiaj jest pomazana. Zaczyna się zbierać trochę ludzi. Tam jest zaparkowany nasz autobus
A tutaj jest chyba takie główne wejście do tego parku, tak przynajmniej kojarzą mi się wszystkie te parki. Tak wygląda, takie bramki jeszcze zostały i... No jest tutaj poważna ruina z tego, co widzimy na razie. Co jest najciekawsze, to to, że tutaj naprawdę można się przejechać samochodami. My w ogóle wjechaliśmy już w takie ciekawe miejsce, ale tutaj można się wszędzie przejechać. Tak, gość mi dopiero mówił, żebym sobie ściągnął motor i przejechał się tym Lazy River, czyli tą taką powolną rzeką. Nie miał na myśli rowerów? Powiedział mi, żebym motor ściągnął. Bileciki do kontroli. My to zrobimy poprawnie, nie tak jak oni, na krzywy ryj. Dotarliśmy do miejsca, w którym była ta Lazy River, czyli po prostu taka rzeczka z prądem. Szczerze, jakbym mógł ten motor w 3 minuty ściągnąć, to bym go ściągnął i pojeździł sobie. Ale tutaj faktycznie, no to wygląda jak dobra miejscówka na przejażdżkę. Ale to jest właśnie Ameryka. Ktoś wymyślił, żeby zrobić park wodny na pustyni. Tutaj ludzie nie mają wody, ale był park wodny. Kasa się musi zgadzać. Ja się tylko zastanawiam, kto to chciał remontować w 2020 roku, bo domyślam się, że to nie wyglądało dużo lepiej niż wygląda teraz, 3 czy 4 lata temu. No pewnie, bo to jest cały czas otwarte, także każdy może tutaj przyjechać i jest to po prostu zrujnowane. A w 2021, nie wiem jak teraz, ale wiem, że wtedy było wystawione na sprzedaż za 11 milionów dolarów, także jeśli macie ochotę zostać właścicielami takiego oto parku, no to śmiało. Tutaj był chyba basen, jakiś taki, taki płytki. Chyba, no właśnie mówię, że taki płytki. Masę widzę budynków jest chyba spalonych, nie tyle zawalonych, co spalonych, bo wszędzie tutaj takie, jak to się mówi, pogorzelisko jest. Zgadujemy, że tam było Lake Dolores, po którym został nazwany na początku ten park. Aktualnie jest to po prostu suche dno jeziorka. I widzę, że po tym Lazy River nie tylko te skorolkami i one wheelami jeżdżą, ale i samochody jeździły. Może autobusem wjedziemy? Może nie. No i dookoła nie ma naprawdę zupełnie nic. Jest tylko ta jedna autostrada i góry w tle. Jedyne co tutaj zostało z tego wszystkiego to palmy i parę krzaków. Tutaj fajnie widać na tych palmach, jak palma wygląda normalnie, jak nie jest dbana, o, jak nie jest o nią... Jak się o nią nie dba. Tak, jak się o nią nie dba, bo we wszystkich tych takich turystycznych, bogatych miejscach, jak są palmy, to mają poucinane te uschnięte gałązki. Liście. Liście. Wiesz, jak one wyglądają? Jak? Są tak zarośnięte jak ty tydzień temu. Prawie że. Odkąd tu przyjechaliśmy, przyjeżdża tutaj coraz więcej ludzi. Nawet się nie spodziewałem, że jest to takie popularne miejsce. I wiesz, z czego zdałem sobie sprawę? Że jesteśmy pierwszy raz w turystycznym miejscu w Stanach, za które nie trzeba płacić. Nie, no nie przesadzaj, no ja aż nie, tak źle nie jest. Dopiero byliśmy w Galerii Sztuki na Piachu. Okej, okay, no dobra. To chyba to miejsce, ta okolica tutaj taka tania jest. Mimo, że Kalifornia. Mimo, że Kalifornia. Doszliśmy do miejsca ze zjeżdżalniami, ale też myślę, że to jest część dla dzieci, bo te zjeżdżalnie takie trochę liche są. Mówiłam, że to zjeżdżalnia dla mnie. Może chcesz kupić ten park, widzę, że ci się podoba. Nie trzeba. Tylko tam nie wchodź, dobra? Nie, jest pełne wody. Wody? Tak. O no. Faktycznie. Jezus, tam jest gołąb. Tam. Co, on śpi tam? Raczej nie. Mnie przerażają takie miejsca, jak mam być tak szczera zupełnie. I tu w ogóle jest niebezpiecznie. Tu są wszędzie jakieś dziury, albo po palmie, albo właśnie ta, którą widzieliśmy. Albo wyobraź sobie, jedziesz tutaj i bum, spadasz. O Boże, tu widać tą wodę, ale syf. Słabo to zbudowali wszystko. Szybko zniszczone, nie? No. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie no, od lat 50. prawdopodobnie to tu stoi. No ale w 98 to remontowali. Teraz chyba przechodzimy do tej części, która została dodana później, przynajmniej z tego, co ty mówiłaś. I tutaj za mną na tej górce były właśnie te wszystkie zjeżdżalnie. Po zjeżdżalniach są tylko słupki już. Tutaj jest kolejny mostek nad tą Lazy River, ale nie wygląda on zbyt stabilnie. No, ktoś go próbował spalić i taki jest troszkę sketchy, no ale tak jak wszystko tutaj jest sketchy, nie?
wszędzie dziury, uważaj, żebyś nie weszła. Właśnie o tym mówię, jest tutaj bardzo niebezpiecznie. Poza tym też gwoździe wszędzie wystają z tych konstrukcji zniszczonych. Mam wrażenie, że to było do kolejek. Weszliśmy na górę, mamy widok na cały park i z moich obliczeń wynika, że było tutaj chyba tam trzy, tu trzy i tam przynajmniej jedna duża rura. Tamta chyba była najpoważniejsza, bo jest najwyżej po prostu. Tak, uważaj, bo kurde, cały czas stajesz koło tych dziurek blisko. Co, idziemy wyjść na tą wieżę? Są schody, ale nie ma barierek. Nie wiem, czy chcę iść. To tutaj tylko na tej pierwszej części nie ma barierek. Wyżej już są. Trzymasz się? O kurde, faktycznie, no. Tutaj też nie ma barierek. Tutaj z góry jeszcze widać, gdzie było to jezioro kiedyś. Aż ciężko w to uwierzyć. Tam leżą jeszcze jakieś stare konstrukcje, prawdopodobnie z tych zjeżdżalni. A tutaj na tyłach ktoś ma dom. I po prawej są zbiorniki, w których prawdopodobnie trzymali wodę, żeby wszystkie baseny tutaj obsłużyć. I tam jest lądowisko dla helikopterów. Jak myślisz, co to jest? Butle. Butle, dokładnie. Ja myślę, że tutaj filtrowali wodę, bo to tak wygląda trochę, jakby to były filtry. Bo w tych beczkach tam są jakieś takie urządzenia, kratki, dziwne rzeczy. I piach. Także tu jakaś była centrum kontroli i dowodzenia, tam są jakieś panele elektryczne. Tomek narzeka, że jeszcze nie weszliśmy do żadnego budynku. W tym podejrzewam, że były jakieś sklepiki, bo są takie okienka, w których zgaduję, że podawali napoje i jedzenie. O! Zamknięte! Lody są? Zamknięte. Nie widać? Wino właśnie nie. Zamknięte. A to co jest? Zastanawiam się, co w tym budynku było, bo tu wygląda jakby... Jakby taki podjazd był, nie? Przejeżdżania tutaj, nie wiem. Nie wiem, co to było. Dobra, chodźmy jeszcze do tego jednego budynku na wejściu i musimy spadać, bo się zaczyna robić ciemno. A musimy znaleźć jeszcze jakieś miejsce do spania na tej pustyni. Tu jest kolejny budynek, no i co? Znowu to był pewnie jakiś sklep z jedzeniem albo z pamiątkami. Co innego mogło być w takich parkach rozrywki? Ja nie wiem, z czego to wnioskujesz. W sumie w parkach, no to masz rację. Dziękuję. Bo śladu po niczym tutaj nie ma. Każda pusta przestrzeń jest po prostu zamalowana, a w środku nie ma zupełnie nic, tylko gruzy, jakieś gwoździe i puszki. Puszek nie brakuje. Większość tych budynków wygląda właśnie tak w środku. Wszystko się sypie, wali. A ja troszkę tu wejdę, chociaż nie wiem, czy powinienem. Zobaczę, co jest tutaj dalej. Nie ma tutaj nic poza dziurawymi ścianami. Tak weszłam, tam jest taka cisza w środku i takie... Tak czuć, że to jest takie opuszczone. No i zaczyna się robić takie szarawo, ciemnawo. Zaraz... W środku jest tak ciemno i taka cisza. Zaraz duchy wyjdą. O, tu do tego budynku jeszcze chciałem wejść. O, ja wiem co to jest. Szatnie. Kibel. No ale to jeszcze przed wejściem jest. Chyba. A mogło być szatnie. No dobra, naładuj się. Nie. Ja idę. Boisz się? No nie, to jest za ciasne. Jak za ciasne? O, się. Tutaj sketchy, no. To mogło być szczury. To ma koniec, czy nie? Bo nie widzę. I w takim ciemnym, ponurym miejscu bardzo mądry przekaz. Tutaj obok mamy jeszcze takie wejście z bardzo, bardzo długim i ciemnym korytarzem. Idziesz? Nie, musiałbyś mi dużo zapłacić. Tak? No. Mam latarkę. Nie. Dobra, ale jest jeszcze jedno pomieszczenie, które wygląda w sumie tak samo jak tamto obok. Także nie będę wchodził dalej. Idziemy do autobusu, jedziemy szukać miejscówki do spania i coś trzeba zjeść. Nie mamy nic i nawet nie wyjęłam mięsa z zamrażalnika. I co teraz, co będziemy jeść? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dzień dobry, mamy kolejny dzień. Przyjechaliśmy na trzecią i ostatnią miejscówkę, którą bardzo chcemy zwiedzić. I pierwsze, co zauważyłam po wyjściu z autobusu, to są ślady na piachu. Dosyć małe, ale za duże na kojota, za małe na pumę. Nie wiem, czy tutaj są pumy. Sprawdzałam, że 15 minut stąd w... Jak się nazywało to Ghost Town?
Kaliko. Kaliko. Że tam są pumy, więc tutaj też by doszły. Myślisz, że to jest puma? Nie wiem. Nie sądzę, żeby tu puma była. Ja bardzo sądzę. Ja mam nadzieję, że tu nie ma pum. Sprawdzimy. Czy mam wziąć spray? Weź nóż. Chcesz opowiedzieć, gdzie przyjechaliśmy? Mogę na razie tylko tyle zdradzić, że przyjechaliśmy przeczesać pustynię. Tam jest główna droga, którą wjechaliśmy tutaj i chcieliśmy przejechać jeszcze dalej tam, ale jak zaraz zobaczycie albo już trochę widzicie, jest to po prostu całkowicie zasypane piachem. Tak, tutaj mamy ostatni dom, do którego dojeżdżają ludzie, więc do tego miejsca jeszcze droga jest przejezdna. Dalej już się dojechać nie da. I podejrzewamy, że dalej ktoś tutaj mieszka ze względu na te śmieci, które stoją. Tak, i ogólnie ta droga, ona na mapie prowadzi cały czas prosto, a nie ma po niej śladu już. Stoją też samochody, więc potwierdzone, ktoś tu mieszka. Zaraz wam wytłumaczymy konkretnie, o co chodzi, ale to jest ten ostatni dom, do którego jest dojazd i zgaduję, że oni tutaj dosyć często muszą odśnieżać piach, żeby się dostać po prostu na swoją posesję. Wybieramy się dokładnie tam, koło Tomka i to było kiedyś osiedle, a teraz wygląda jak po prostu taka standardowa, piaszczysta pustynia. Wow, faktycznie ciepło. No. Doszliśmy na miejsce, podążaliśmy za śladami motoru prawdopodobnie. W pewnym momencie zboczyliśmy i doszliśmy do jednego z domów, który bardzo chcieliśmy zobaczyć. To taki był nasz wyznacznik tutaj. Dzisiaj jest, jak na razie powiedziałabym, około 15 stopni, ale przez to, jak nagrzany jest ten piach, to jest nam naprawdę ciepło. Zebraliśmy się i jesteśmy na dachu domu, dosłownie. Widzieliśmy sporo śladów po drodze, takich właśnie większych jak tamte. Widzieliśmy ślady właśnie kojota i takie mniejsze jak jakieś zajączki, no i myszy. No dobra, bo pewnie się zastanawiacie, co my tutaj robimy, co to jest za miejsce, dlaczego piach jest na wysokości dachu tego domu i ja już wam wszystko tłumaczę. Jesteśmy na osiedlu, z którego ludzie musieli się wyprowadzić ze względu na inwazję piasku. Większość winy jest zrzucona na ekipę drogową hrabstwa San Bernardino, która, chciałam powiedzieć tylko zsypując piach z głównej drogi, wysypywała go na wschodnią część ulicy, czyli właśnie na tą część, na której stały domy. Nikt tak naprawdę chyba się nie zastanawiał, co działo się z tym piachem, bo on znikał, a drogowcy później za każdym kolejnym razem zsypywali go ponownie na wschodnią część. To, co się działo z piachem, doskonale wiedzieli rezydenci tych domów, ponieważ w ich ogrodach, w ich okolicach po prostu zaczęła się robić jedna wielka piaskownica. Mieszkańcy przez lata skarżyli się odnośnie tej sytuacji, złożyli jeden wielki grupowy pozew, ale tak naprawdę, kiedy w 1991 roku ekipa drogowa zaprzestała zsypywania piasku, to było już tak naprawdę za późno, żeby zrobić cokolwiek. Złożenie pozwu tak naprawdę wiele nie dało, bo hrabstwo próbowało zrzucić winę na inne instytucje w celu po prostu przedłużenia całej tej sprawy. Ostatecznie nic z tego nie wyniknęło, a domy cały czas były zasypywane i ludzie ostatecznie po prostu musieli się stąd wyprowadzić. I to jest to, co zostało po tym osiedlu. Idziemy zobaczyć, co da się zobaczyć. Dobra, ja proponuję zacząć od drugiej strony, bo tam jest wejście oficjalne, nawet taka porcza, bo się przeszedłem naokoło. Jest dużo mniej piachu. Tutaj najlepiej widać, jakie starania próbował podjąć właściciel tego domu, bo wybudował 3-metrowy płot. Jaki? Mur. Murowany. Znaczy to nie jest murowane, bo jak się tam wyjdzie od góry, widać, że to jest drewniana konstrukcja i po prostu otynkowane. No ale mimo wszystko zaokrąglony 10-metrowy płot, który tak ochronił ten dom. Tak, nic nie pomogło, także możemy sobie tylko wyobrażać, co tutaj się działo, jak było wietrznie. Ta wydma za tobą jest już dobrze ponad metr, może więcej, nad dachem tego domu. No dobra, to co my tutaj mamy? Jedną wielką ruinę, o, jest nawet materac. Rozwalony sufit, domek drewniany, jak standardowo w Ameryce wszystko. Tak jak mówisz, to jest takie standardowe amerykańskie budownictwo, czyli 2x4, plywoody, siding, jakaś płyta i to jest dom. Ale widać, że po prostu ludzie tutaj pozostawiali swoje rzeczy i opuścili to miejsce, bo tutaj są jakieś ciuchy, tutaj jest jakaś zabawka dziecięca. Tutaj widać też, że wystają jakieś rzeczy. O, to jakiś tablet jest. Ja stoję na piachu, którego jest tutaj prawdopodobnie spora warstwa i jeszcze jest tyle nade mną tego muru, tego płotu. Jak to jest Ferbi? Nie. Może, ja nie wiem. Nie wiem, co to jest Ferbi. Faktycznie z tej strony jest dużo mniej piasku i można zobaczyć
sporo rzeczy. Ja sobie jakoś wyobrażałam, że tutaj będzie zupełnie pusto. Ja myślę, że to już było 1000 razy rozgrabione, bo na pewno. Co się dało stąd wyciągnąć, to chyba ludzie sobie zabrali. Tu mamy główne wejście, zapraszam do środka. Tutaj jest zdecydowanie lepszy vibe niż w tym wczorajszym parku wodnym. Dawaj, robimy nasz pierwszy poważny urbex. Jak tu jest jakiś szczur, to ja się zesę. A jak jest puma? Chyba jesteśmy teraz w living room, w dużym pokoju. Tutaj jest taka mała garderoba i ona jest dosłownie w połowie tak, zasypana. Zobacz, gdzie jest klamka do drzwi. Wow, no. Tutaj była jakaś taka szafa chyba, po prostu taka meblościanka. Tu był żyrandol. No i tu chyba była reszta living roomu, tam jeszcze widać wiatrak na suficie. I zobaczcie, jak tam widać, jak ciężar piachu po prostu załamał dach. Chyba większość się tu wsypała z góry, nie? Przez to, jak jest ułożony ten piach. Kuchnia! Wszędzie leżą właśnie porozwalane jakieś różne rzeczy. Tutaj jakiś pluszak, tam leży lodówka otwarta. Wow, to chyba zamrażalnik taki. Ogólnie ludzie się skarżyli, że jeszcze w czasach, kiedy tutaj żyli, tak naprawdę co chwilę musieli wymieniać jakieś sprzęty elektryczne, ale to była taka syzyfowa praca, bo tak naprawdę wkładali $1000, a to się za chwilę i tak zepsuło, bo ilość piachu, jaka tutaj wpadała, była nie do ogarnięcia w żaden sposób, także mikrofalówka została, piekarnik został. Tak, widać, że to jeszcze jakieś lata 70., może 80. Czujesz, jaki ten piasek jest tutaj zimny? Czuję, że tutaj jest o wiele chłodniej niż na zewnątrz. Tam jest zdecydowanie nagrzane od słoneczku. Tutaj jest łazienka. Nie ma nawet kibelka. Chyba, że jest... A nie, chyba jednak jest pod spodem. Tak. Jakieś takie pozostałości wanny. No i nie ma tak strasznie dużo piachu. Zdecydowanie mniej niż w tym. Można by skorzystać? Raczej nie. Widzimy, że to był dwusypialniowy dom. Tam jest ta jedna, tutaj druga, na maksa zasypana prawie pod sam żyrandol, pod wiatrak. Tutaj chyba ta sypialnia, bo to jest ta główna, master bedroom, chyba ma łazienkę z tej strony. Poważnie? Tak mi się wydaje. Może wszedłeś tam? Tak. Tak? Jezu, muszę teraz też tam iść. Ja ogólnie nie lubię takich małych przestrzeni. Wiem, że mieszkam w 10-metrowym autobusie szkolnym, ale moje najgorsze koszmary to są, że jestem w takich ciasnych przestrzeniach. Tak. Ale w takich ciasnych przestrzeniach. To ja tylko chyba kopalnie, bo to mi się podoba. Tutaj kibelek jest, dwa zlewy, tu było lustro, podejrzewam spore. No i wanna, zielona tym razem. Właśnie w amerykańskich domach bardzo częstym standardem jest wbudowywanie niektórych mebli na stałe. I tu w tej sypialni była taka chyba komoda. I no piasku jest po górę tej komody. Nie wiem, czy to widać, jak te beamy, które są zresztą bardzo cienkie, jak na amerykańskie budownictwo, teraz tak patrzę, są takie włók, więc to jest kwestia czasu, jak ktoś się zawali. Właśnie, czy my tu powinniśmy być? No już jesteśmy, więc... Drzwi jakieś od szafy. Dobrze, że jesteśmy tutaj teraz, bo to jest jeden z ostatnich takich lepiej zachowanych domów, to znaczy są inne, ale większość z nich jest całkowicie zapchana piachem. To by mi wskazywało na szczury. Tak? Wychodzimy. Nie wiem, czy szczury w piachu żyją. Zobaczyliśmy ten domek i idziemy dalej. Ten, tak jak Tomek mówił, chyba był najlepiej, jest najlepiej zachowany. Jeszcze będziemy szukać. Że już nie wyjdziemy do żadnego, ale sprawdźmy. Zaraz za tą wydmą jest następny dom, tutaj taki poważniejszy murowany, więc może będzie trochę dłużej stał, ale już widzieliśmy z tej wydmy, że nie ma dachu w ogóle. W środku jest pełniutko piachu. Tu chyba był garaż w ogóle. Tutaj chyba też taki tak, potrójny. Tak, zaraz tam pójdziemy, nie sprzedawaj jeszcze, jestem sam ciekawy, co tam jest. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale zobacz, jak ta płyta, co jest w oknie wstawiona, jak się wygięła pod naporem piasku. Ogólnie tutaj jest piach po sam dach, nic nie widać. Możliwe, że tam nawet samochód stoi w środku, bo nic nie widać. Próbuję to wyciągnąć, a to może być, kurde, jakiś ogromny sprzęt kuchenny tak naprawdę. No i teraz to już mnie zaciekawiło. Ach kurde, contrast, bright. Ej, to może być telewizor. Tu pewnie gdzieś... Uważaj, bo tam, żebyś może nie skaleczył. Szkło, no. Wyłączę go. Tu mamy żyrafę. Jaką żyrafę? Widzicie to? Wybite szkło? Kształty żyrafy? Czy tego nie widzicie? Ja widzę, nieważne. Co brałaś i daj mi. A tu jest sporo rzeczy. Zabawki, jakieś torby, gazety. Jaka
Słuchaj, sobie walentynkowe kartki i bucik taki mal. O Jezus, strasznie. Co z tymi butami znowu masz? Znowu but! No i znowu na parapecie. Znaczy na przy oknie zaraz. Uważaj na to szkło tylko. Chyba wejdę do środka, bo zobaczyłem tam w środku taką gazetę, reklamę. Może jakąś datę znajdziemy, bo zawsze mnie ciekawi, jaki mógł być ostatni czas, w jakim tutaj byli ludzie. Bez sensu to zdanie było. Ale wiecie, o co chodzi. Kalendarz, który znalazłem, jest z 2003 roku. To jest nasz ostatni ślad ludzkości. Ludzkości. Cofamy się w czasie. Gazeta Better Home and Gardens z 2000 roku, z marca. A tu jest bardzo, bardzo creepy lalka. Widzicie te oczy? W drugiej części tego garażu nie ma praktycznie nic oprócz śmieci. Wszystko rozniesione. Kilka graffiti tam głębiej, no i piach. Zobaczcie, jak Tomek wylądował drona. Ekstremalne, wyczynowe parkowanie. Latanie dronem. Jakby ktoś chciał, to zapraszam. Wczoraj, wow. Wczoraj nawet musiałem kleić tego drona, bo chciałem właśnie w tym parku wodnym, w którym byliśmy, przelecieć przez jeden z budynków i wylecieć oknem. A dzisiaj zrobiłem takie... I nie wyleciałeś oknem. Nie trafiłem w okno. Tutaj wszędzie jest piach, ale tam są pola i są osiedla z jeziorami. A to dlatego, że tutaj właśnie, tutaj gdzie jest tego piachu najwięcej, z tego co wiem, płynie podziemna rzeka Mojave River. Ona też płynie nad ziemią, jak jest odpowiednia pora roku i spadnie dużo deszczu. I stąd ci ludzie tutaj mają właśnie tą wodę, bo tu co jakiś czas można spotkać jakieś jeziorko, co jest troszkę dziwne, nie? Także tutaj ludzie nie mają problemu z wodą, mimo że jest pustynia, tylko z piachem. Przeszliśmy sobie kawałek dalej, tak po prostu w stronę autobusu i przypadkowo znaleźliśmy trzy kolejne zasypane domy. Tak naprawdę tutaj to miejsce w żaden sposób nie jest oznaczone. Co to? Bomba. Brzmiało jak wybuch jakiejś bomby. Ogólnie to tutaj jest dużo tych baz wojskowych, więc może testują. Z którejś, ale w sumie to nie jesteśmy tak blisko żadnej bazy wojskowej. Ale słyszeliście to? To nie grzmi raczej, bo nie wygląda jakby... Raczej nie. Chociaż popatrz tam chmurę, nie. W każdym razie to miejsce w internecie nie jest w żaden sposób oznaczone. Można po prostu wejść na Google Satellite i starać się coś wynaleźć i później przyjechać tutaj i łazić po terenie. No i w taki sposób jak my znaleźć przypadkowo kolejne zasypane domy. Tutaj już ich naprawdę prawie nie widać. Zostały tylko jakieś pozostałości po dachach. Tak naprawdę to my może chodzimy po tych domach, tylko nawet nie wiemy, że one tu są, bo tutaj, no popatrz, jeszcze kurde rok, dwa, nie wiem jak to szybko postępuje, ale nie będzie śladu, że coś tutaj było. Tam mamy, wydaje się, że dom, z którego ktoś się wyprowadził dość niedawno, bo jest jeszcze prawie cały odsypany, więc pójdziemy tam zobaczyć i chyba będziemy uciekać. Żeby się dostać na posesję właśnie tego domu, jeszcze nie wiem, czy to jest dom, który jeszcze nie jest tak zasypany, musimy przejść przez płot. Tak, ale to nie jest, to nie wygląda w ogóle jak dom. O kurde. Wiesz co to jest? Nie mam pojęcia. Ej, wiecie co my znaleźliśmy chyba? Co? Wyszliśmy zza tej wydmy i tutaj są pod ziemią jakieś takie hale. Wiesz co to było? Jakieś nielegalne rzeczy hodowali. Jestem prawie pewny. Myślisz? Jestem prawie pewny.
przez to, że tutaj jest ta woda pod ziemią, którą można sobie ukradkiem ciągnąć, no bo kto będzie wiedział. Po prostu jest zasypane piachem. Trzeba będzie wejść teraz tam. No jak? To jest niebezpieczne, przecież to jest rozwalone. Jak wejść? Nie, pewnie z tego budynku jest jakieś wejście. Dobra, wejdźmy, obejdźmy. Ej, na 100%. Ja! Tam w środku widać masę doniczek, jakichś rur, są wiatraki. To może być tylko jedno. Na bank była tutaj hodowla marihuany, bo te doniczki na to wskazują. Poza tym, dlaczego to jest pod ziemią? No. I popatrz, jak to jest, jak to było zrobione, stalowa konstrukcja. I akurat w takim miejscu, tak, gdzie płynie rzeka pod ziemią. Chciałbym tu znaleźć wejście, ale tędy na pewno nie będziemy chodzić. Ja podejrzewam, że przez budynek po prostu jest jakieś wejście. Dobra, to obejdźmy. No, teraz już mamy misję, nie? Ewidentnie jest to pod całym tutaj terenem, bo tutaj jest kolejna otwarta przestrzeń, zasypana mocno piachem, no i kolejne dziesiątki doniczek z tego, co widzę. To jest do nawilżania, bo to są takie tekturowe płyty, po których płynie woda i wieją wiatraki pewnie do środka, żeby nawilżać, no bo tu jest super sucho. Skąd ty takie rzeczy wiesz? Co? Idziemy stamtąd na koniec posesji, no i widać, że to po prostu się ciągnie tutaj i nie chcemy przechodzić po tym dachu, no bo widać, że nie jest on zbyt stabilny, więc zejdziemy sobie do płotu i spróbujemy wejść do jednego z tych budynków i zobaczyć, czy tam jest jakieś zejście. Tutaj właśnie jest zrobiona studnia. I pewnie była pompa i pompowali wodę do tych plantacji. Przejdziemy przez ten dom. Trochę się cykam, nie powiem, bo w życiu nie robiłem czegoś takiego. Jeszcze teraz wiem, że tu jakaś przestępczość działała. Ale co, no już tu nikogo nie ma, idziemy. Oby, nikogo nie było. Uważam te krzaki, bo są te krzaki są okropnie ostre. Kolce mają. Czy to jest takie mądre do końca? Że... Znaczy to jest opuszczone na pewno, nie? Tu kolejne doniczki. Na pewno te przeszło mi ludzi tędy, nie? To też jakieś takie rozwalające się. Ale jaka podłoga tutaj jest poważna. Panele jakieś takie. Tu była sypialnia. Oczywiście tutaj też w środku nie brakuje piachu, ale nie ma go już tak strasznie dużo. Zawał bym dostała, jakby tutaj kogoś zobaczyła. Tu jest łazienka. Kibelek i kolejna sypialnia i kolejna łazienka. Przysięgam, żebym miała potrójny zawał, jakbym kogoś tutaj zobaczyła. Tak? No ja bym też nie chciała nikogo tu zobaczyć. Lodóweczka. A tu są jakieś takie plastikowe... Co to jest? Doniczki? Takie jakby spalone. Albo ktoś próbował spalić. To nawet od słońca mogło się takie zrobić. A w sumie tak, przecież tutaj są takie temperatury, że... Tak, ja myślę w ogóle, jak tutaj wpadła policja, bo nie sądzę, że oni się sami chyba, że im się zaczęło walić, ale raczej takie rzeczy to jest duża inwestycja, więc jak wpadła tutaj policja, to oni to przeczesali całkowicie, łącznie ze ścianami, dlatego to tak wygląda. A później ludzie po prostu tu przychodzili. Później... O, kombucze pili. Kombucze pili, no. Może tu jest wejście? O, tu jest wejście. Znaleźliśmy wejście. Jezu, ukryte takie tak, w kontenerze. Podejrzewam, że w tych kontenerach to, co tutaj zrobione było, to były właśnie filtry. No bo to jednak trzeba filtrować te zapachy. Trzeba tam zrobić cyrkulację powietrza. Więc to było poważne przedsięwzięcie. Myślę, że dopiero jak wejdziemy na dół, o ile wejdziemy. Jak wejdziemy na dół? Jesteś pewny? Wow. Zobaczcie, tutaj w kontenerze normalnie na zewnątrz wygląda jak zwykły kontener. Pod kontenerem jest wejście. Wykopane po prostu. Lampy. Lampy. Ja idę. Ale chłodno. A tu jest jedna hala. Popatrz, jakie to jest. To jest potężne. Ogromne. To tak z góry nie wyglądało. Popatrz, te wszystkie rury. Wow. I te doniczki. Zobaczcie, ile tutaj jest tych doniczek. Wow. Ej, tu jest naprawdę ogromne. Zobacz, wszystkie te krzaki. O, coś słyszałem. Ja też. Może nie puma. I wszystkie te krzaki są obcięte, widzisz? To policja jak
Uh-huh. Jak oni to, wiesz, likwidują, to wszystko ścinają, zabierają. Co za dźwięk? Miałek, wycofajmy się stąd. Ale tylko malutko. Miliony włączników do elektryki. Zbiorniki na wodę. Tutaj jest jakieś pomieszczenie. Ale nie mam pojęcia, co tam jest. A tutaj już jest ciemno. Ja nie wiem, czy ja tu chcę wchodzić. Ja idę. Jak myślę, jak tutaj żyją jacyś... Tak, tutaj są kolejne doniczki. Widzę, że wy widzicie więcej na aparacie niż my. Wow. Tu po prostu są pomieszczenia za pomieszczeniami z doniczkami. I wow, to się nie kończy ten korytarz. W każdym pomieszczeniu kolejnym są doniczki, po prostu tutaj jest sporo piachu. Tak, i każde drzwi są ponumerowane. Faktycznie, tu jest numer 4. 12. Patrz, ile tego jest jeszcze. Yo. Ale ktoś zrobił plantację. Ja pierniczę. Dobra, dojdźmy gdzieś i wyjdźmy już stąd, bo nie podoba mi się. Dojdźmy do końca i wyjdźmy. Dobra, każdy pokój dosłownie wygląda tak samo. Tak, każde pomieszczenie. Tu jest ostatni pokój. Wow. Nie mam pojęcia, co ja wam nagrywam, bo po prostu trzymam kamerę i idę. Ja nic nie widzę teraz. Muszę świecić albo przed siebie, albo na siebie. W każdym razie jest tutaj trochę przerażająco, jak dla mnie. Nie ale wiem, czy chłodno. My tu chłodno, ale nie wiem, czy my tu w ogóle powinniśmy być. Ze względu na to, że to się zawala. Wow. O Jezus. Jak to przyjemnie. Jak wrażenie? No dziwnie, sketchy. Czasami w takich miejscach są też bezdomni, nie? Albo cpuny jakieś. Raczej tak na takie pustynie, takim od ludzi to ciężko. Ale mieć, no to kurde. Cześć. Motor? Samolot. To wszystko już wiemy, tak? Tak, wszystko już wiemy. Wiemy, jak to robić. Nie no, żartuję oczywiście, ale... Tego się kompletnie nie spodziewałem, bo troszkę zrobiliśmy researchu, bo ciężko było znaleźć w ogóle te domy na mapie, a o tym nie było ani słowa nigdzie. To kończymy tą przygodę, wychodzimy stąd. To było ciekawe. Wjechaliśmy na trasę 66. Zatrzymaliśmy się na stacji, żeby wziąć sobie coś do picia i będziemy zaraz ruszać w drogę. O, pachnie zupką chińską. Nie ma yerby. Co ty gadasz? Strasznie mi przykro, nie ma mojej ulubionej yerby. Tomek właśnie chce zaryzykować nasze życie. Tak, no ogólnie akcja wygląda tak, że mamy stację benzynową i gość przy kasie ma indyjskie jedzenie. A my bardzo i normalnie lubimy. Bym się w ogóle nie zainteresował, ale tam sobie w drugim pokoiku siedzi kilku właśnie Indusów i zajadają się. Także, kurde, o czymś to chyba świadczy, nie? Na stacji benzynowej, no. Okej. W środku pustyni. Okej. Kto nie ryzykuje, ten nie je dobrego hinduskiego żarcia. Zobaczymy. Panowie chyba nie do końca mówią po angielsku, bo no nie odpowiadają mi za bardzo na pytania, ale wzięliśmy cokolwiek. Nie mają sera, tego panir, więc wzięliśmy kurczaka, nany, ryż i zobaczymy. Ja ogólnie tęsknię za warszawskim rasoi. Najlepsze indyjskie jedzenie, jakie jadłam kiedykolwiek w życiu. Marzę o nim prawie codziennie, więc mam nadzieję, że to będzie chociaż w 1/4 takie jak tamto. Ryż, kurczak, nany. Znaczy nie wiem, powiedział, że nie mają nanów, tylko mają jakiś bread coś tam, tak, więc ciekawa jestem... To nie są nany faktycznie. Trochę jak tortilla wygląda. Mam naprawdę przeczucie, że to będzie wybitne. Wygląda bardzo przyzwoicie. Chyba zimne. Co? Niedobre? Zajebiste. Dobre. Dobre. Ostre.
Ile to kosztowało? Może trzeba by sobie kupić zamrozić? Tak, czekałam aż tu powiem. Pójdź, taki obiadek. Dobre, to jest moja jedna chyba z ulubionych kuchni od tych wakacji, muszę powiedzieć. My zaraz będziemy ruszać w drogę. Tomek właśnie przyniósł nową porcję jedzenia, którą sobie wsadzimy do lodówki, pewnie zjemy jutro. A ja jeszcze chciałam wrócić do tematu plantacji, ponieważ jak stamtąd wracaliśmy, to zaczęliśmy po prostu myśleć o tym, że to jest niemożliwe, żeby taka sytuacja po prostu przeszła w ciszy, w takim małym miasteczku, że tam ludzie musieli widzieć, jak to wszystko było zwożone i w ogóle jeśli była jakaś akcja z policją, to na pewno coś o tym pisze w internecie, jest napisane w internecie. No i faktycznie jest, to była ogromna akcja. Był to chiński kartel i właśnie pod ziemią mieli tam 14 tysięcy stóp kwadratowych fabryki. Jak wynika z ustaleń Departamentu Szeryfa, sprawa rozpoczęła się w 2020 roku, w marcu. Po raz pierwszy weszło tam DEA, miało nakaz przeszukania, znaleźli sporo marihuany, złapali dwie osoby, a później w 2021 ta posesja została sprzedana. I po tej sprzedaży policja drugi raz weszła na posesję i wtedy znalazła ten kontener z zejściem na dół. No i okazało się, że jest to teren o powierzchni, w sensie te bunkry na dole mają 70 na 20 metrów i są zbudowane z 30 kontenerów. My tego wtedy nie wyłapaliśmy, że to są kontenery, no ale tak jest napisane. Ogólnie wartość odzyskanej marihuany, którą tam znaleźli, oszacowali na 4 do 9 milionów dolarów. Z tych 11 osób złapali 5, 6 uciekło, jest po prostu dalej poszukiwana. W rezerwach znaleźli też 5,5 tysiąca galonów paliwa do generatorów, których używali, żeby wietrzyć tam wszystko, także to było dosyć duże przedsięwzięcie. Do podtrzymania tej działalności musieli używać 6 tysięcy galonów dziennie, ale szeryf nie ujawnił, czy była to część czegoś większego, czy to była jedna taka działalność, także... Ale znaleźliśmy plantację marihuany. Tego się nie spodziewaliśmy. Dobra, my kończymy ten film powoli, bo już jest prawdopodobnie bardzo długi. Mamy teraz 3 godziny drogi na wschód. I jeszcze tylko zanim skończymy, to chciałam wam powiedzieć, że ja będę właśnie słuchać książki, bo ostatnio odkryłam, że na Spotify Premium jest mnóstwo darmowych książek. W sensie, jak macie premium, to macie dostęp do książek. I teraz czytam po raz kolejny 12 Week Year, czyli 12-tygodniowy rok. Genialna książka. Słuchasz, nie czytasz? Słucham, no. Tak jak widzieliście na początku filmu, zdaliśmy sobie sprawę, że są święta prawdopodobnie, jak to oglądacie, dlatego życzymy wam wesołych świąt. Mamy nadzieję, że spędzacie je w gronie rodzinnym. Może w trochę większym niż my. My na razie planów nie mamy. Zobaczymy, gdzie dojedziemy. Tak, tylko dla nas święta są dopiero za parę dni, także jeszcze mamy chwilę czasu. Wesołych świąt. I widzimy się z wami jeszcze w tym roku. Także do zobaczenia, buziaczki, pa pa. Jakoś mam taką energię w sobie, taką... Co, idziemy na dół? Co jemy? Co? Nie wiem. O, tak się na gadu-gadu pisało, kocham cię. O. Ale ta galeria jest poświęcona, ale ta galeria jest... Czemu tę kamerę tak nisko trzymasz, że mam ochotę się tak nachylać? Tutaj właśnie za mną na tej górce były te wszystkie zjeżdżalnie. A czemu tak się pochylasz? No to bo tak tą kamerę kuś wadajesz. Ale... Że... Wow. Dzień dobry. Jakieś echo. Echo. Dlaczego piach jest na poziomu... na Dawaj. Lecę, bo chcę. Lecę, bo... Nie ma za dużo takich piaszczystych plaż. Nie ma, no. Plaż? Pustyni. Ej, jak się myję zęby? Dlaczego ja zawsze kończę z pastą do zębów wszędzie? Czy tak jakiś nóż, teraz mnie skrypowali ci wszyscy ludzie. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem wcześniej. Nie no, jak we dwoje jesteśmy, to będziemy walczyć. No wyłaź. Ufa, ślisko. Ty no, może ślisko, bo zjeżdżalnia, co? Ano, dobre to jest. Zajebiste, nie? Też to zdjęcie. No to... A wy też? Proszę. Dobra. Kaleczone. A! Son of a bitch. Ah!